Telewizji Kujawy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam naszego gościa, pan Sławomir Pierdnikowski, wójt gminy Lubanie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Witam panią redaktor. Panie wójcie, jest pan w pewnym sensie współgospodarzem Włocławka, ponieważ pańska gmina bezpośrednio sąsiaduje z Włocławkiem, ponieważ bardzo wielu mieszkańców Włocławka pracuje na terenie gminy Lubanie i odwrotnie, mieszkańcy gminy Lubanie pracują na terenie Włocławka. Wymieniają się te samorządy, wymieszają się. Także w pewnym sensie to, co się dzieje na terenie gminy Lubanie, jest bardzo ważne również dla Włocławka. Proszę mi powiedzieć, czy ta bliskość miasta sprawia, że wasza sytuacja jest jakaś specyficzna? Znaczy, gmina Lubanie rzeczywiście jest sąsiadem miasta gminy Włocławek, najbliższym sąsiadem. Natomiast gmina Lubanie jest gminą typowo rolniczą. To jest 6900 hektarów i 4700 mieszkańców. Natomiast dużo osób rzeczywiście korzysta z bliskości miasta Włocławek i pracuje w pobliskim Anwilu oraz w spółkach anwilowskich, jak i w innych różnych zakładach na terenie miasta Włocławek. Wiele osób chce się osiedlać właśnie na terenie gminy Lubanie, ponieważ są tam tereny o niezwykłych walorach widokowych. Mówię o tych terenach takich bezpośrednio nadwiślańskich. Czy są jeszcze w tym rejonie wolne działki? Są wolne działki i będą w najbliższej przyszłości, będzie ich więcej. Gmina Lubanie w tej chwili jest w trakcie końcowej fazy uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego od krajowej jedynki w kierunku wschodnim, w kierunku Wisły. I myślę, że do końca tego roku, najpóźniej na początku roku przyszłego, ten plan zostanie uchwalony i wtedy będziemy mogli po prostu sprzedawać działki mniejsze niż 30 arów, jak to dotychczas jest możliwe zgodnie z wymogami do decyzji o warunkach zabudowy. A jak zmierzyłby się pan z mitem, że zakłady azotowe stwarzają jakieś tam niebezpieczeństwo na terenach gminy Lubanie? Panie redaktor, no ja jestem mieszkańcem gminy Lubanie od ponad pół wieku i jakoś tego zagrożenia większego nie było. Wszelkie awarie, które są na terenie Anwilu, są w miarę sprawnie i szybko usuwane. I mieszkańcy Lubania nie odczuwają takiego bezpośredniego zagrożenia. Chociaż na pewno no, w zamysłach każdego jest to, że może się stać coś groźnego. Póki co jest dobrze i oby się nic nie działo. No chyba nie bez znaczenia jest też fakt, że jednak azoty bardzo inwestują w ochronę środowiska, w coraz nowocześniejsze urządzenia jakby chroniące powietrze atmosferyczne, chroniące no, ziemię, grunt przed jakimikolwiek zanieczyszczeniami. Tak, i to jest bardzo ważne. Jest to bardzo ważne, bo jakby nie patrzył, różnego rodzaju wyziewy z tego zakładu nie docierają do naszej gminy, jeżeli to sporadycznie. Ja chciałem powiedzieć również to, że przez gminę Lubanie przechodzi masę tych różnych mediów, między innymi taka duża inwestycja jak gazociąg Jamał Europa Zachodnia i właśnie w miejscowości Gombinek, to bardzo miejscowość przyległa do miasta Włocławek, istnieje jedna z niewielu tłoczni gazu w naszym kraju. I też mieszkańcy mieli pewne obawy przed jakimiś niekontrolowanymi wyciekami tego gazu i tak dalej. Natomiast po spotkaniach z mieszkańcami, po dobrym przygotowaniu mieszkańców z wiedzy na temat tego, co się może stać i jak się może stać, naprawdę te obawy minęły. Ale gazociąg, ale tłocznie gazu sprawiają też przy okazji, że gmina Lubanie nie bez powodu nazywana jest jedną z najzamożniejszych w powiecie włocławskim, jeśli nie najzamożniejszą. Panie redaktor, ja bym chciał obalić ten mit, dlatego że dochód na mieszkańca nie świadczy o zamożności gminy, bo gmina Lubanie jest jedną z mniejszych gmin w naszym powiecie i w waszym województwie, jak wcześniej podawałem. Budżet gminy to jest w granicach 15,5 miliona złotych, a trzeba powiedzieć, że mamy jeden duży zespół szkół w Lubaniu, z którego skład wchodzą szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole samorządowe. Mamy dwie szkoły podstawowe w terenie, to jest w miejscowości
Przywieczerzyn i w miejscowości Ustronie. Poza tym mamy wspaniale działający gminny ośrodek kultury z masą zespołów. Mamy dobrze rozwiniętą bazę sportową z klubem sportowym. No imponującą, to prawda. LTP. Także to wszystko kosztuje. Na pewno, gdybyśmy nie mieli tego skarbu, jakim jest stłocznia gazu, na wszystko pozwolić sobie byśmy nie mogli. Ale musimy przede wszystkim dbać o naszych zwykłych mieszkańców, gdzie potrzebne są drogi, chodniki, infrastruktura i kanalizacyjna, i wodociągowa, i inne tego typu przedsięwzięcia. Jako z racji zawodu muszę się często poruszać po terenie okalającym Włocławek i gmina Lubanie ma u mnie duży punkt, duży plus za to, że na różnych rozdrożach stoją takie bardzo estetyczne znaki drogowe pokazujące, w którym kierunku, do której miejscowości, tej niewielkiej miejscowości można dojechać. W niewielu gminach są takie znaki i wtedy no dosyć ciężko, jeżeli się nie ma GPS-a w samochodzie, jest dotrzeć na miejsce. Natomiast przy tej samej okazji można zauważyć, że bardzo wiele dróg przybyło w ostatnim czasie na terenie gminy Lubanie. To jest taka planowa gospodarka, czy też wynikająca z możliwości, jakie dają obecnie fundusze unijne? Jest to taka, bym powiedział, i planowa gospodarka, i gospodarka wynikająca z funduszy zewnętrznych. Chciałem powiedzieć, że rzeczywiście na terenie gminy Lubanie przebiega krajowa jedynka, która 2 lata temu była w całości remontowana. Jest to duży plus. Na terenie gminy również na całej jej szerokości od północnej części do południowej przechodzi nowo budowana autostrada A1. Co prawda nie ma w gminie Lubanie zjazdów, no ale ta autostrada będzie. W związku z tym staramy się, żeby nasze drogi nie były gorsze od tych dróg, które są w zarządzie Generalnej Dyrekcji czy dróg wojewódzkich. I powiem szczerze, że każdego roku budujemy kilka kilometrów dróg, kilka kilometrów chodników. Nawet w tej chwili kończymy 1,5-kilometrowy odcinek drogi od miejscowości Kałęczynek w kierunku miejscowości Sarnówka, ale również współdziałamy z powiatem włocławskim i takim wydatnym efektem tej współpracy jest przebudowa drogi powiatowej Śródkowo-Mikanowo na długości 7130 metrów, gdzie w ubiegłym roku przebudowaliśmy tą drogę na długości 3130 metrów od miejscowości Mikanowo do Lubania, natomiast kilka dni temu nastąpił odbiór następnego odcinka 4-kilometrowego od miejscowości Lubanie do miejscowości Śródkowo. Chciałem Państwu powiedzieć, że Lubanie jest małą gminą, ale nieliczną chyba w gronie, gdzie w tej chwili powstały 2 ronda i 2 oznakowania z kryzysem świetną. Chciałem tu podziękować z tej strony powiatowi włocławskiemu za to, że mogliśmy wspólnie tą inwestycję zrealizować. A jakie są plany na rok przyszły z takich inwestycji najważniejszych? Dalej przebudowa dróg i to jest najważniejsze. Dalej modernizacja kanalizacji. Prace zabaw i bieżące sprawy, które wynikają w trakcie pełnienia przez nas tej misji samorządowej. Panie redaktor, szanowni Państwo, potrzeb w gminie jest bardzo dużo. Żeby sprostać wszystkim oczekiwaniom, jest to niemożliwe. Natomiast tradycją stało się, że przy sporządzaniu budżetu konsultujemy to wszystko z naszymi sołtysami, radnymi i wybieramy to, co jest najbardziej potrzebne i nieodzowne. Czy to jest recepta na pański sukces? Bo przecież rządzi pan w gminie Lubanie nieprzerwanie od wielu lat. No tak się ułożyło, że rządzę w tej gminie 11 rok. Niemniej jednak... Piękny wynik. Dziękuję. Natomiast, panie redaktor, ocena zawsze jest przy urnach wyborczych. Jest stare porzekadło, że jeszcze nikt się nie urodzi, żeby każdemu dogodził.
I ja myślę, że każdy rozsądny, który chce zauważyć to, co się robi w gminie, jak ta gmina się zmienia, on będzie miał swoje wyrobione stanowisko. Natomiast nie brakuje grupy osób, które są niezadowolone z niczego i zawsze będą z tego niezadowolone. Samych zadowolonych mieszkańców życzymy panu w związku z tym. Życzymy również, żeby bliskość Włocławka miała nadal pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy gminy Lubanie. Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.